Siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w Anno Online. Jak wiecie, na Dim2 Gry możecie zobaczyć kilka odcinków z tej serii, jak to powstawało, jak ta wyspa się rodziła i transformowała. Na razie, no, powiedzmy, wszystkiego jest full i trzeba trochę posprzedawać, pohandlować, posprawdzać, poszukiwać. Wszystko można zrobić w tej grze. Ostatnio była fajna aktualizacja, w której mamy dodatkowe budynki, dodatkowe katedry, zamki i tego typu rzeczy. Bardzo fajne, bardzo dobrze. A mam też dla Was małą niespodziankę, bo wiem, że niektórzy też grają w tą gierkę. W linku w opisie macie tam chyba 513 rubinów za darmo. Jeśli ktoś tego kodu nie zużył, może go zużyć bez problemu i zgarnąć właśnie darmowe rubina. Jeśli ktoś chce pograć w Anno, też macie link w opisie. I dodatkowo możecie właśnie te rubiny zgarnąć, o tak powiem. Jak widzicie, tutaj mam bibliotekę, mam jakieś inne budynki, mam choinkę nawet. Ale tutaj nie o to chodzi. Pokażę, jak te wyspy w ogóle wyglądają. No, powiem tak, pierwsza wyspa, no na razie chcę rozbudowywać ją, tak? Chcę rozbudowywać jej mieszkańców, ale im jest ich więcej, tym więcej po prostu wszystkiego zużywają. Są różne strony, które tam chyba Anoteka jest coś takiego, że można sprawdzić, ile potrzeba na przykład, nie wiem, żeby był przychód, a ile potrzeba na przykład mleka, jabłek, czy jakichś innych rzeczy. Jabłek. Nowe słowo stworzyłem. No, no ale wiadomo, o cydr chodzi, tak? Czy jakieś inne rzeczy. Powiem tak, cenowo aktualnie przez to, że są monumenty, można bardzo dużo zarobić na podstawowych rzeczach. Na przykład, no dobra, ja tutaj kupiłem trochę przypraw. Maksymalną liczbę, jaką można nakupić od tego głównego ćwoka. No ale widzicie, tutaj mamy cenowo, no cenowo to jest po prostu kosmos. Tak mogę powiedzieć, bez żadnej ogródki, kosmos. Jeśli na przykład na samych podstawowych rzeczach idzie zarobić po 15-30 milionów, ja powiem, z tą kasą nie mam na razie co robić. Ja, no, mógłbym bardzo chętnie komuś ją oddać tak naprawdę. Więc jeśli ktoś tam jakąś kasę potrzebuje, piszcie w grze najlepiej, nie tutaj gdzieś w komentarzach czy coś, tylko w grze. A ta gra jest praktycznie cały czas odpalona, to mi nie przeszkadza za bardzo. Od czasu do czasu wejdę. Coś tam zobaczę, co się zrobiło. Może coś ulepszę i tak dalej. Znaczy, no można tak powiedzieć. Ale po prostu, jeśli chcecie wysłać zaproszenie, macie tutaj nick. To jest skrzynia skarbów, serwer, więc zapraszam. Jest coś fajnego, bo tutaj nie chodzi o to, żeby można odbierać komuś wyspy. Nie, nie, nie. Tu chodzi właśnie o to, że można się bawić. Pokazać, zobaczyć, czy jesteście w stanie rządzić światem. Proste? Proste. Co do samej gry Anno, bo to jest Anno Online, jakby ktoś nie zauważył. To widzicie, jest nowa wysepka, jeszcze nic na niej nie zrobiłem, na razie chcę ją całą odkryć. Tutaj trzeba po prostu poczekać, tutaj jeszcze trzeba wykupić, ale mamy kasę, mamy narzędzia, więc wykupione zostało właśnie teraz. Widzicie, i znowu mam przejść bułkę. No, tak jest. A tutaj jest właśnie ten monument sad. Tutaj będę chciał produkować piwsko i cydry. Tak, żeby wszystko było na jednej wysepce. Zrezygnuję w ogóle z pierwszej wyspy i będzie wszystko ok. Mam już statek duży, ten 220, co ma pojemność, więc będzie jak to dostarczać. Koszt utrzymania trochę dużych jest tych statków, ale myślę, że takie trzy statki i mamy praktycznie zapewniony dobrobyt na wysepce. Tylko jeszcze będę musiał po prostu policzyć, ile czego będę potrzebował. Co do samego piwa, chyba najlepiej produkować je na pierwszej wysepce. Tu nie wiedziałem, czemu ryby mi nie chciały się produkować w drogę. Mają magazyn, mają poniekąd ten główny, a nie chcą się produkować. Więc po prostu trzeba postawić jeszcze dodatkowy magazyn, tak, żeby było, może lepiej będzie. Zobaczymy. Każdy z nas ma boba, takiego, którego zdobywa punkty wiedzy. Jeśli chcecie, możecie dać tutaj bez problemu do znajomych i dorzucić tam boba na małą budowę, nawet jak nie robi. Bo i tak za to dostaniecie punkty nauki, chyba jest 500 parę punktów za takie nauki. Za pomoc, znaczy, no tak można powiedzieć. A jak z tych punktów potrzeba bardzo dużo, tak naprawdę w 10 dni możecie zdobyć 5000, czyli tak naprawdę w miesiąc możecie zdobyć jeden
właśnie tak, jedną taką rzecz, czy jakiś sad, czy coś, czy hodowlę pszenicy, juty i tak dalej. Fajne, 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 bardzo fajnie to jest zrobione, mnie się bardzo podoba, a szczególnie, że tą wyspę polowałem bardzo długo i ostatnio, wiecie, jak ją zdobyłem, tak od niechcenia wysłałem statek, patrzę, przyszła z 4 kryształami, więc będzie hajsu za szkła. Więc na mnie się bardzo podoba. No a tutaj widzicie, mam depozyt, z którego właśnie wszystkie łowy, wszystkie statki polo... te jak się nazywałem? To jest, co się wysyła, że poszukiwaczy, tak? Tutaj mamy buffy. Wszystko jest w tej grze. Jest bardzo dużo, bardzo rozbudowana. Więc jeśli ktoś ma kupę wolnego czasu, może w nią bez problemu grać. Tu jest kolejna wyspa. Ja tą wyspę na razie zostawię, bo ona tutaj ma żelazo, jutę i jest przydatna. No i jeszcze ma, widzicie, futra, które właśnie już się ładnie produkują. Zawsze mogłyby być lepiej. Ale widzicie, o tutaj muszę sobie rozbudować tą stocznię, bo chcę więcej rzeczy sprzedawać, a no po prostu kasa jest zablokowana. No i co ja mam sobie, nie wyrzucę jej, bo to marnotrawstwo jest. To jest tak, jakbym towary, kurczę, wyrzucił do wody. Bez sensu, prawda? Ja już lepiej niech sobie będzie tam się zobaczy, jakiś tam ulepszać, czy coś, może się jakąś wyspę fajną trafi znowu i będzie szybko można ją odkryć. Bo to jest tak naprawdę najlepsze rozwiązanie, jakie może być do tej pory. Szkoda, że nasze monumenty same do siebie nie dodałem surowców. Ja wiem, że to jest trochę straszne. Ale co tam? A, jeszcze są fajne nagrody dzienne, bo na przykład codziennie jak się logujemy, dostajemy jakąś nagrodę. Co 7 dni dostajemy darmowe rubiny, czyli dostajemy 240 nieoszlifowanych rubinów, co daje nam 120 oszlifowanych, bo 2 do 1 jest taki ten, a jeśli mamy poziom drugi, to jest 1 do 1, więc ja na razie zbieram na to, żeby to ulepszyć ładnie i potem sobie kupię jakąś na przykład wysepkę czy coś. Można grać za darmo, bez problemu. A jeszcze macie link w opisie, w którym macie darmowe 512 rubli. Więc jeśli będziecie na początku nie wydawali rubinów na głupoty, macie szansę na to, żeby po prostu co 7 dni mieć 240 rubinów. Tu jeszcze mam kryształ, który nie jest zaspokojony, ale no... Tą wysepkę chcę się na razie... Nie będę jej jakoś rozwijał. Pozbędę się jej w przyszłości. Muszę na razie latarnię podbić do następnego poziomu, bo skończyły mi się miejsca na statki. Tą wyspę się właśnie chcę pozbyć. To znaczy najpierw chcę się wina pozbyć, potem tej się pozbędę, jak zrobię już tam, wiecie, jakieś ładniejsze. Bo ta jeszcze ma stary system z odblokowywaniem całej wyspy, więc mnie to w ogóle nie bawi. Teraz czekam na wosk albo... wosk albo wino duże. Bo może być dosyć ciekawie, tylko ciekawe, czy w ogóle dostanę coś takiego. Na razie mam dużą pszenicę i duże zioło. Nie ma rysie, tylko zioło. Ziele. Joło. Do piwa. No ale tak jest, no. Kurczę, wiecie co? Ano, fajnie się gra, bo można naprawdę popisać na czacie, posprawdzać, co inni mają, pozapraszać ich, wiecie, zobaczyć, jak to wygląda tam na większym levelu, bo level tutaj nie gra w ogóle żadnej roli. No ten 20, który się wbija dosyć szybko. Wystarczy tylko misje wykonywać. Ja na razie muszę wykonać tylko, widzicie, tylko tyle misji mam, zostało mi do zrobienia. I potem będę musiał bogaczy po prostu trochę porobić i będą kolejne misje, które naprawdę się przydadzą. I tutaj kolejne rzeczy mogę sprzedać, bo jak widzicie, wy pamiętacie, kupiłem sektor, za który zapłaciłem tam 3 chyba 4 miliony prawie. Więc tutaj mam jeszcze 3 wolne miejsca. I mogę sprzedać naprawdę za kupę forsy sporo rzeczy, co jest dosyć fajne. Szkło jest dosyć wartościową rzeczą, nie oszukujmy się, jest wartościową rzeczą. A najbardziej wartościowe to niby tutaj są narzędzia na razie, jak mi się przynajmniej wydaje. Cenowo po prostu poszły tak w górę, że mózg eksplodował. No ale to jest tak jak w prawdziwym rynku, im większy jest zbyt, tym większa jest cena, tak? No tak na przykład, nie wiem, podajmy... Coś dzisiaj kosztuje złotówkę i średnio jest kupowane 10 razy dziennie, tak? I jest popyt równa się podaż, tak? A coś jutro będzie kosztowało 2 zł, a będzie schodziło tego 400, a niestety produkcja jest na
poziomie na przykład znowu 20 sztuk dziennie. Więc to jest na tej zasadzie, tak? Im coś wolniej się produkuje, tym jest droższe. Im jesteś bardziej potrzebna, tym jest droższe. Im więcej ludzi wyciąga po to ręce, tym więcej kosztuje. No proste, prawda? No to tak jakby, nie wiem, w dzisiejszych czasach na co jest taki duży popyt? Nie, dzisiaj jest odwrotnie akurat. No, na przykład jest dużo mięsa ze świni, ale Ruski zablokowali i co, jest tańsze po prostu. No to jest taka zasada, tak? Chociaż my tego jakoś nie widzimy w sklepach, żeby było tańsza wieprzowina z Polski czy coś, nasza rodzima, bo jest na tej samej poziomie, tak? Ale myślę, że jakby nie było tego skupu czy czegoś tam, to by było właśnie o wiele taniej, bo by to wszystko trafiło na nasz rynek. Ale widzicie, niestety rząd tak nie chce, żeby było taniej i muszą sami zapłacić naszą kasą, żeby zostać przy tych samych cenach. No to jest takie trochę głupie. To jest tak, jakbym tutaj w grze kupił własne narzędzia, bo nie chcę, żeby drożały. Coś w ten deseń to by musiało być. No nic, to by było praktycznie na tyle. Ja jeszcze zapraszam Was do linku w opisie. Tam macie rejestrację, za którą ja dostanę swoją garżę. Zobaczymy. Nie, powiem Wam, że tam nadal się nie logowałem. Wiem, że mam ten reflink do tego, ale czy coś tam zarobione jest z tego, to nie mam bladego pojęcia. Ale na pewno, jeśli gracie już i chcecie zagrać, nawet nie z mojego linku, to macie tam właśnie link do darmowych rubinów. Więc serdecznie zapraszam do gry Anno Online. Może się jeszcze kiedyś zobaczymy, jak będzie jakaś fajniejsza aktualizacja, jak te moje wyspy się trochę rozrosną i będzie dosyć dużo tego wszystkiego. A to jeszcze zobaczycie, jak można pomóc w budowie monumentu, czy też biblioteki, jeśli ktoś jeszcze ma bibliotekę, czy teatr, czy jakieś inne główienko. Tylko trzeba odszukać. Oj, tutaj jest, widzicie, jest takie w budowie. Jest akurat wolne miejsce dla mnie, dla mojego boba budowniczego. Więc myślę, że to by było na tyle w tym odcinku z Anno Online. Pierwszym chyba na tym kanale. A jeśli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało od początku, zapraszam na Dim 2 gry. Też macie link w opisie, więc serdecznie zapraszam. No i co? No i trzymajcie się ciepło. I dziś jeszcze będą inne filmiki z innych gier, jak to bym powiedział. Więc do zobaczenia, trzymajcie się. No i jeszcze raz mogę Was zaprosić do pogrania w Anno Online. Jeśli ktoś grał w zwykłe Anno, na pewno mi się ta gierka spodoba. Więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło i życzę Wam udanego grania. Pa, pa.